Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał, aka sami wiecie kto, czyli Pomidor. Witam was w kolejnym odcinku z serii z gry Minecraft, albo zagrajmy w Minecraft. Jak pamiętacie, poprzedni odcinek był zrobiony w postprodukcji, a mianowicie skupiał się on na takiej mojej luźnej pogadance z wami na temat tego, co tutaj się dzieje w tej serii i ogólnie jakichś planów na tę serię dalszych. I jak sami zresztą widzicie, ostatnim razem w zasadzie równaliśmy sobie tutaj teren. Ja powiedziałem wam mniej więcej plany, co tutaj dokładnie będę chciał zrobić. Aczkolwiek dzisiaj się tym nie zajmiemy dokładnie, czyli wiecie, równaniem tutaj tego terenu i tak dalej, no bo bądźmy sobie szczerzy, ale tu już w większości mamy wszystko porobione, co chciałem zrobić. Dzisiaj skupimy się na troszeczkę innej rzeczy, ale pozwólcie, że dajcie mi dosłownie sekundkę, ja mniej więcej sobie przypomnę, co to dokładnie było, bo mam to na końcu języka, aczkolwiek nie mogę sobie przypomnieć, co to dokładnie było, tak więc dajcie sekundkę, ja sobie przypomnę, co i jak i gdzie i wtedy ruszamy z kopyta. Okej, jestem już mniej więcej z powrotem, tak, przypomniałem sobie o zmniejszeniu sobie oczywiście kamerki, no bo na wprowadzeniu miałem oczywiście na maksa powiększoną kamerkę, tak więc no, jakżeby inaczej, że tak powiem. Słuchajcie, będziemy potrzebowali sobie, że tak powiem, kamiennych cegiełek. Nie wiem, ile tutaj dokładnie ich mam, czy w ogóle je mam, zacznijmy od tego. Ale na pewno też przyda nam się węgiel. I będziemy musieli ogarnąć małą rzecz. Już wam mówię, co to dokładnie jest za rzecz, bo ja wiem, że wy zaraz tutaj będziecie umierać z niecierpliwości, żebym tutaj mniej więcej wam powiedział, co i jak i gdzie. Tylko zobaczmy, jak mniej więcej sprawa wygląda. O, to jest chyba jedyny węgiel, jaki tu mam, więc rozdzielmy sobie to na raty. Na takie tak zwane raty. I dobra, zaraz tutaj wrócimy. Poczekamy sobie, aż się nam oczywiście kamień na spokojnie przerobi, w sensie cobblestone w taki czysty kamień. Otóż, jak wiecie, mamy tutaj park, co nie? Tak jest, no wszyscy znamy i lubimy ten park, no bo to jest park, nad którym ciężko pracowałem, plus mamy statuetkę świętego Zakolnikowa, która jest patronem tego parku. I teraz tak, mam pomysł, żeby zacząć robić tutaj most, właśnie w tę stronę i przebić się przez ten wodospad, który tutaj jest. Żeby potem zrobić sobie, wiecie, taką dziuplę w skalę i potem zobaczyć, co będzie po drugiej stronie i zacząć ruszać w tamte rejony. To będzie taki most do tajnej bazy, która w zasadzie będzie miejscem, gdzie będziemy sobie oczywiście bawili się w alchemię. Ponieważ tak, tam będziemy bawili się w alchemię. Dodatkowo jeszcze troszeczkę poszparałem w internecie i prawdopodobnie niebawem będziemy przenosili nasz portal do Netheru, prawdopodobnie gdzieś tutaj na zewnątrz. Możliwe, że nawet gdzieś tutaj, ponieważ możliwe, że problemem, z którym się borykam obecnie, jest taki, że ja zrobiłem portal praktycznie na dole. Co za tym idzie, Nether jakoś sobie to wygenerował w taki sposób, że spawnie się dosłownie też pod ziemią. Tak więc, żeby uniknąć tego, wydaje mi się, że musiałbym zrobić gdzieś na powierzchni, żeby faktycznie gdzieś wyżej się ten netherowy portal zespałnił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście w tej kwestii mylić, ale dla pewności będę chciał sobie oczywiście ogarnąć co nieco. No dobra, tak więc zobaczmy, jak mniej więcej się tam nam przetopiło. Chociaż żeby zacząć tak mniej więcej już robić. Tu 12 się zrobiło, ok, tutaj też 12. No to teraz, gdy sobie to rozdzielimy, to da nam to ile? 60, to już mamy 60, to już jest nawet całkiem spoko, więc dobra. Ja teraz pójdę spać. Oczywiście, że tak, trzeba położyć się spać. I widzimy się za chwilę na placu budowy. No dobra, jestem zatem z powrotem, więc teraz tak. Trzeba będzie sobie na początku nazbierać troszeczkę ziemi. Ja trochę nie pomyślałem, więc teraz trochę wychodzi z mojej strony spontan, ale dobra, niech będzie. Nazbieram troszeczkę ziemi i sobie przygotujemy mniej więcej teren do tego mostu, ponieważ będę potem chciał tutaj oczywiście chodnik tam pociągnąć. Więc teraz tak, jak ja chcę, żeby ten most wyglądał? Tutaj mamy statuetkę, tak? Tak. Więc teraz tak,
Chcę zrobić go na 3, czyli tutaj, coś takiego, więc tu powiedzmy będzie chodnik dalej szedł. I tu gdzieś odtąd zaczniemy most, tylko jeszcze szybko sobie nazbieram dirta. Oczywiście wiem, możecie powiedzieć do mnie, ale kurde Michał, co ty za prowizorkę odpierdalasz, skoro możesz pójść normalnie do magazynu. Mogę, ale nie chce mi się. A to jest zasadnicza różnica. No i tutaj mamy jeszcze coś, co nieco do odkrycia, tak więc spokojnie, spokojnie, moi kochani, wszystko będziemy powolutku ogarniać. Powoli do przodu, jak to mawiałem. Albo jeszcze inaczej, po trupach do celu. Więc teraz tak. Tyk, 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 tyk. Okej. I tutaj już myślę, że będzie można zacząć nasz mościk. Most ten będzie na takiej zasadzie, że tutaj będą takie poręcze. Zróbmy sobie tak, o, na 3. I tutaj coś takiego. I będziemy lecieli po prostu sobie tak, o, do przodu. Z boku chyba damy ten, deski normalnie, tak mi się wydaje, te takie dębowe. I będziemy sobie szli tak, o, a czemu by nie. Najwyżej wlecimy w wodospad i zniszczymy ten piękny, te piękne, jak to się nazywa, tą piękną naturę, która tutaj sama się wygenerowała, no bo czemu by nie. Ogólnie, osoby, które będą oglądały ten odcinek, zwłaszcza osoby, które są tutaj na Krauzajbacu, będą już po prostu miały takie: ja pierdzielę, kolejny most ty budujesz, no ty gościu jeden i tak dalej. Ale no, moja wina, że ja lubię mosty budować w Minecrafcie, to jest naprawdę coś, co ja uwielbiam robić, serio, autentycznie mówię. Uwielbiam mosty w Minecrafcie budować. No to jest takie fajne po prostu przejścia, nie, że sobie, o, idziemy sobie w taki oto sposób, bo czemu by nie. Dobra, na razie to wygląda tak, że niestety woda nam się tutaj wkradła, więc trzeba będzie zrobić coś, co sprawi, że tą wodę jakoś ominiemy. Przynajmniej tak mi się wydaje, fajnie by było ominąć to jakoś, tylko kurczę, nie wiem, czy się tak da. To jest niestety taki mały problem. Więc polećmy do góry, zobaczmy, jak mniej więcej sprawa wygląda. To najwyżej tą stronę zatkamy jakoś, żeby, wiecie, też nie naruszyć tego naturalnego piękna, no bo kurde, nie o to tu chodzi, nie? Ja na przykład bardzo chcę, żeby to naturalne piękno tutaj było. I jak w taki sposób to wygląda, to spoko, nie ma problemu. Dlatego zróbmy coś takiego, wymieńmy to w taki sposób. O! I teraz woda tam się zniweluje, prawda? Kurczę, nie do końca, nie do końca tak, jakbym chciał. Bo trzeba byłoby jeszcze tutaj ogarnąć temat. Tak więc poczekajcie chwilę, ja tutaj szybko po ziemię polecę i zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, jestem z powrotem, więc teraz ratujemy sytuację. Byleby po prostu tego piękna nie zniszczyć, bo kurczę, pieczone, no szkoda będzie. Tak wiem, powtarzam się, zdaję sobie z tego sprawę, więc dobra. Stanęliśmy na tym, więc teraz tak. Trzeba będzie zrobić też coś takiego, o, coś takiego. I teraz ta woda z tego mostu powinna zjechać. Nie wiem, ile w tym prawdy będzie, więc robimy coś takiego. Pyk. O, pyk. Aha, czyli nie chcesz w taki sposób? Okej, to zrobimy w taki sposób. Kurde, widzicie, to jest trochę słaba sprawa, bo teraz... Okej, zniszczyliśmy to, ale dalej nie zmienia to faktu, że kurczę, tutaj mamy dirt. Kurde, ale zdymałem, ja pierdzielę. Oj, 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 nie tak sobie to wyobrażałem, wiecie? Nie tak sobie to wyobrażałem. Aj, 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 aj. Ale dupa. Dobra, więc teraz tak. Jeszcze raz. Zbadajmy teren, o co tutaj dokładnie chodzi. Wszystko wylewa się z góry, tak? Więc teraz warto byłoby po prostu poblokować gdzieniegdzie te tutaj, te. Gdzieniegdzie warto byłoby po prostu to poblokować.
Na przykład tutaj. Tutaj. Cicho, Vegas. Dobra, wiecie co? Niestety, ale wydaje mi się, że trzeba będzie podjąć się... No, trzeba będzie podjąć się chyba skasowaniu tego wszystkiego. Kurde, najgorzej. Ale wiecie co? Zrobimy coś takiego. Tu ogarniemy sobie... O, taką blokadę. I stąd puścimy jakby na nowo ten cały wodospad. To jest dobry pomysł, mi się wydaje. Więc to piękno, które przed chwilą było, jeszcze da się odratować. Tylko niestety na razie trzeba je wyłączyć. Jakkolwiek to kurde brzmi. Ale ogarniemy temat, spokojnie. Jeszcze ten wodospad tu wróci. Sam ubolewam nad tym, okej? Że tego już nie ma z nami. Ale potrzebuję do budowy tego mostu, więc czy chcę, czy nie, trzeba po prostu się pozbyć czegoś takiego. I poczekajcie, zamknę drzwi, bo mój pies mnie po prostu momentami irytuje. Ta gra wchodzi w 23 FPS-ach, a ile mam ustawione? Może tak po prostu ustawmy, żeby było płynnie w miarę. Tu niby będzie 60 FPS-ów, ale wiecie, ja to wyrenderuję w 30 FPS-ach, więc wiecie jak to jest. Dobra, możemy kontynuować. Czemu ja w ogóle wcześniej na to nie wpadłem? Bo tak mnie teraz to nurtuje. Ale przynajmniej tutaj woda tak w miarę fajnie została, więc dobra. Tak jak mówiłem, plan jest taki, żeby po prostu przebić się tutaj. Tu zrobić sobie, powiedzmy, potem taką bazę, więc na razie zrobimy sobie coś takiego, a prawdopodobnie poza anteną coś sobie więcej ogarnę. Więc teraz pójdźmy się przespać. To myślę, że to jest dobry pomysł. Pójdźmy się przespać i po prostu po przespaniu się zrobimy sobie taką podpórkę, czy po prostu blokadkę, która sprawi, że nie będziemy mogli wypaść. Te poręcze tak zwane. O, jeszcze lepiej. Znalazłem w końcu to słowo. No i dobra, kolejny dzień, kolejny, że tak powiem, wyzwanie. Więc lecimy z koksem z powrotem na plac budowy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Okej, wygląda to w sposób następujący. Więc teraz tak. Zacznijmy od czegoś takiego. Pyk. Pyk. Dobra, to już mamy sukces, bo zaczęliśmy od dobrej strony. Teraz tak i coś takiego. Teraz tak i coś takiego. Zajebiście, lecimy z koksem. Chociaż wiem, że i tak drewna mi, znaczy desek mi zabraknie, to jednak zdaję sobie sprawę, że coś takiego możemy ogarnąć. O, a jednak chyba nie zabraknie. O, super. Zrobiliśmy dotąd, jak ja mniej więcej chciałem. Jak to będzie z boku wyglądać? Powiem szczerze, zróbmy coś takiego. O, to myślę, że będzie nawet i lepiej wyglądać. No i super. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. I tutaj będzie właśnie miejsce do tego pomieszczenia z alchemią i ewentualnie czymś jeszcze. A od przyszłego odcinka, a raczej od przyszłych odcinków już zaczniemy powoli zacząć budować tutaj mur, żeby żaden stwór się tutaj do nas nie dostał. Więc po prostu oddzielimy sobie zwykły las i zwykły teren od jakby mojej tutaj rezydencji, mojej wioski, mojej po prostu, nie wiem, plantacji, whatever, jak chcemy sobie to po prostu nazwać, do wyboru, do koloru, jak chcecie sobie to oczywiście nazwać. Choć w sumie
Przedłużmy to, czemu by nie? O, nawet i lepiej teraz tak będzie. No i kurczę pieczone, to jest dopiero most. A może tak? O, widzicie? Patrzcie kurczę, jak ja aktualizuję swoją budowlę na bieżąco. Ukradniemy sobie drzewko, to będzie od dzisiaj upośledzone drzewko, co wy na to? Siema upośledzony, jak tam, mordziaty? I zim, proszę bardzo. Oto i oto właśnie efekt końcowy mojej budowli. Teraz tylko trzeba będzie tutaj podmienić ziemię. I będzie cacy. I będzie gitarson, siemanson. No dobra, no to temat dzisiejszego odcinka został ogarnięty. Właśnie sobie zbudowaliśmy mostek, który będzie prowadził nas dalej. I co? To by było na tyle. Troszkę krótszy odcinek, ale jak widzicie teraz są trochę krótsze odcinki, ale natomiast są całkiem, wydaje mi się, że w porządku, no bo jednak dostaliście poprzednim odcinku dostaliście po prostu timelapse, gdzie na szybkości budowałem sobie, raczej niszczyłem tutaj teren. A teraz dostaliście odcinek, gdzie coś buduję, więc następny odcinek, kto wie, może już w końcu zabierzemy się za ten mur obronny, a później przejdziemy do livestreamów, gdzie na livestreamach będziemy robili jeszcze inne rzeczy, ponieważ tak, na livestreamach będą dodatkowe rzeczy. Jako taki dodatkowy content do pierwszego sezonu Let's Playa z Minecraft. Dobrze zatem, to ja się z wami pożegnam już, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej, gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecrafta i nie tylko, tutaj był pomidorowy.pl, który się odmeldowywuje teraz dla was i stoję se na dachu, bo czemu by nie, można i tak, na razie trzymajcie się i cześć!